Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wideoblogu. Jak widzicie, jestem dzisiaj bardzo gustownie ubrany, a to dlatego, że wracam z DGR-u, czyli The Distinguished Gentleman's Ride. A dziś chciałbym Wam przedstawić kolegę, czy też motocykl, na którym spędziłem właśnie dzisiejszy dzień i kilka dni, gdzie miałem możliwość właśnie zapoznać się z tym oto motocyklem. Przed Wami Triumph Speed 400. Jak wiecie, zapewne jest to nowość Triumfa na 2024 rok. Triumf wszedł w produkcję motocykli, można powiedzieć, małej pojemności, jednocylindrowców, które wyglądają właśnie bardzo klasycznie. Na tym samym silniku zbudowany też został Scrambler, który troszeczkę różni się budową i samym wyglądem. Triumf Speed 400 jest bardzo lekkim motocyklem. Waży zaledwie 170 kg i jest to waga motocykla już gotowego do jazdy. Jeśli chodzi o zawieszenie, to mamy tutaj klasyczny widelec upside down z przodu oraz z tyłu sprężynę na wahaczu. Sami zresztą zobaczcie. Wahacz aluminiowy, sprężyna z regulacją napięcia wstępnego. No i tutaj przy zawieszeniu niestety nie możemy nic poza tym napięciem wstępnym sprężyny z tyłu mieszać. Z przodu również nie możemy wprowadzać żadnych zmian, żadnych regulacji. Natomiast powiem Wam szczerze, że zawieszenie daje sobie bardzo fajnie radę. Do tego, do tych celów, do których ten motocykl został stworzony, czyli do jazdy na przykład po mieście i do takich wędrówek gdzieś poza miasto delikatnych, to zawieszenie jest naprawdę bardzo dobre i daje sobie świetnie radę. Nawet bym powiedział, że jest twardo zestrojone, co sprawia, że podczas jazdy po zakrętach motocykl prowadzi się bardzo stabilnie, jak na swoją wagę. Jeśli chodzi o hamulce, no to mamy tutaj jedną tarczę hamulcową z przodu, jedną tarczę hamulcową z tyłu, zaciski zamontowane radialnie. Oczywiście mamy ABS, mamy kontrolę trakcji, no i co do samych hamulców, działają bardzo przyjemnie, można powiedzieć, że są nawet troszeczkę za bardzo kąśliwe, jeśli chodzi do tego motocykla. Natomiast jeżeli chcecie zahamować dość mocno, awaryjnie, no to trzeba użyć rzeczywiście trochę więcej siły, tak żeby ten motocykl chciał mocno zahamować. Tylny hamulec natomiast bardzo też taki normalny, klasyczny, spełnia swoją funkcję, no i oczywiście też system ABS połączony z kontrolą trakcji. Tutaj jeśli chodzi o hamulce i zestawienie tego zestawu, nie mam żadnych zastrzeżeń. Motocykl robi to, co chcemy, czyli hamuje wtedy, kiedy chcemy. Ta moc hamowania jest bardzo dozowalna, więc tutaj nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Klamki, no niestety nie są regulowane, więc mamy tutaj klasyczną klamkę sprzęgła, jak i hamulca. Bardzo fajny, gustowny wyświetlacz z ogromnym tutaj cyferblatem, który pokazuje nam prędkość. Jak widzicie, traction control, ABS. Można tą kontrolę trakcji oczywiście wyłączyć, wchodząc gdzieś tam głębiej w menu. Poza tym mamy też wyświetlacz biegów. Elektronicznie wyświetlane obroty silnika, wskaźnik poziomu paliwa, dystans, jaki możemy pokonać na zatankowanym paliwie, całkowity przebieg pojazdu, tryb 1, tryb 2, czyli dzienny przebieg, no i spalanie średnie motocykla, wyrażone w kilometrach na litr,
No i ten oto motocykl spala litr paliwa na 29 km. To jest uśrednione, czyli wychodzi nam tutaj no, lekko ponad 3 litry. 3,5 katalogowo, z tego co pamiętam, ten motocykl spala. Silnik, który tutaj widzicie, jednocylindrowiec, 400 cm pojemności niecałe, generuje z tego co pamiętam około 40 koni mechanicznych i tyleż samo mniej więcej momentu obrotowego. Zapytacie mnie, jak się jeździ na takim motocyklu, jak ten silnik sobie daje radę. Otóż powiem wam tak, że motocykl bardzo przyjemnie oddaje moc od samego dołu. No jest to specyfika motocykli jednocylindrowych. Tutaj mamy też oczywiście wtrysk, bezpośredni wtrysk paliwa, co już jest standardem w tych nowych motocyklach. Już od dawna gaźników się nie stosuje, więc tutaj ten cały układ zapłonowy, paliwowo-zapłonowy nie przysparza żadnych problemów. Natomiast sam silnik, jego charakterystyka jest bardzo ciekawa, bardzo fajna. Od samego dołu on sobie bardzo tak ładnie, płynnie oddaje tą moc. Jeżeli chcemy jeździć tym motocyklem po autostradach, no to was zmartwię, niestety ten motocykl nie jest do jazdy po autostradach. Dlatego, że owszem, rozpędza się on do 160 km na godzinę i to jest maks, jaki możecie z niego wyciągnąć. No chyba, że ktoś lżejszy wsiądzie na niego i przyjmie jakąś bardziej aerodynamiczną pozycję. No, natomiast w moich rękach i pod moim gabarytem, czyli prawie 100 kg wagi i 178 cm wzrostu, no to 160 to jest maks. Ale tak przyjemnie tym motocyklem jeździ się do 120 km na godzinę. Do takiej prędkości czuć, że ten silnik daje sobie fajnie radę. Oczywiście jak chcecie przyspieszyć, odkręcacie manetę, on w dalszym ciągu fajnie przyspiesza, ale czuć już, że on zaczyna sobie tak trochę wyć, że nie jest to taka komfortowa przestrzeń pracy dla niego. Więc tak do 120 jak najbardziej. Dosyć krótkie biegi są, jedynka, dwójka, trójka. Jeśli przyspieszacie na przykład ze świateł, no to te biegi trzeba dość szybko zmieniać, żeby tą płynność taką ruchu zachować. Ale de facto 400 tutaj w jednocylindrowcu naprawdę bardzo fajnie się spisuje i naprawdę może dawać frajdę z jazdy, zwłaszcza jeżeli jeździcie na przykład gdzieś poza miastem, po takich dosyć ciasnych, krętych drogach, no to wtedy przyjemność z jazdy jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Do jazdy po mieście też super się nadaje. Oczywiście trzeba zważać na to, że tymi biegami trzeba mieszać, no nie jest to automat, więc trzeba tymi biegami tutaj właśnie tą skrzynią biegów sobie przerzucać te biegi dosyć szybko. Dźwignia sprzęgła działa dosyć lekko, więc tutaj osoby, które nie mają zbyt dużo siły w nadgarstku, spokojnie sobie z tym poradzą. Skrzynia biegów też jest dosyć precyzyjna, no ewentualnie jeżeli dojedziecie do skrzyżowania na szóstym biegu, zaczniecie na postoju zbijać te biegi w dół, no to wtedy musicie od czasu do czasu wziąć i wysprzęglić, tak żeby skrzynia zaskoczyła i żeby można było te biegi przebijać dalej w dół. Jeśli chodzi o układ wydechowy, no to popatrzcie, układ aluminiowy, bardzo fajny dźwięk. Oczywiście można pokusić się o jakiś akcesoryjny wydech, ale generalnie bardzo fajnie jest wykonany. Oczywiście spełnia wszystkie możliwe normy, czyli tutaj możecie spokojnie jeździć po mieście i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zapytacie mnie o wykonanie tego motocykla, bo można go kupić w salonach za około 25 500 zł na chwilę obecną. To powiem wam, że jak na Triumfa przystało, jest to wszystko bardzo fajnie wykonane. Tutaj naklejki Triumf, no ten bag robi naprawdę wrażenie. Wszystko w lakierze. Tutaj na zbiorniku oczywiście informacje, możecie tankować E5, E10. Te naklejki można sobie pościągać, bo one są tutaj na lakierze. Siedzenie też bardzo ładne, stylowe, bardzo ładnie obszyte. No i te detale, takie jak napisy tutaj Speed 400, no i też samo wykonanie silnika też bardzo ładnie, więc klasycznie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Tutaj uchwyt dla pasażera.
też dość ciekawie. Kanapa jest dosyć miękka, chociaż można powiedzieć, pokusiłbym się, jeżeli chcecie jeździć gdzieś dalej na tym motocyklu, no to pokusiłbym się o jakąś troszeczkę jeszcze miękciejszą tą kanapę, tak żeby 4 litery po prostu nie cierpiały. Lustereczka, bardzo przyjemne, fajne, gustownie to wygląda. No i powiem Wam szczerze, że podoba mi się ten motocykl. Naprawdę mi się podoba. Jest taki malutki, zwinny. Przednia lampa oczywiście też bardzo, bardzo ładna. Kierunkowskazy też w technologii LED, więc przyjemnie. Dla kogo jest ten motocykl? Oto jest najważniejsze pytanie. Według mnie jest to motocykl dla osoby, która na przykład rozpoczyna swoją przygodę z motocyklizmem, nie chce jakiegoś motocykla typowo sportowego, szuka motocykla klasycznego, to jak najbardziej dla tej osoby jest ten motocykl. I dla osób, które na przykład po dosyć długiej przerwie wracają do motocyklizmu, na przykład dla osób też starszych, mój teść na przykład przymierzał się do tego motocykla, siadł sobie na nim, nawet się przejechał kawałek, mówi, że no taki motocykl mógłby mieć. No i rzeczywiście jest to motocykl, z którym każdy sobie poradzi i każdy będzie miał przyjemność z jazdy na nim. Jeśli chodzi o minusy, bo oczywiście też jakieś tam się zdarzają i o te minusy często mnie pytacie w materiałach, no to powiem Wam, że jest kilka tych minusów. Mianowicie tak, jeżeli lubicie siedzieć blisko zbiornika paliwa, on jest tutaj tak dosyć mocno zakończony i te zakończenia, można powiedzieć, zbiornika paliwa potrafią się Wam wbijać w uda, więc wystarczy cofnąć się troszkę do tyłu, tak żeby ta pozycja była, można powiedzieć, troszeczkę bardziej odsunięta i wtedy to zupełnie nie przeszkadza. Motocykl generuje wibracje, jak każdy singiel. Objawia się to w tym, że w lusterkach powyżej, po przekroczeniu 100 km na godzinę, no niestety one zaczynają dosyć mocno drgać, przenosić wibracje, zwłaszcza że są też przymocowane na końcu kierownicy. To sprawia, że no, nie widzicie za bardzo tego, co dzieje się z tyłu, możecie się jedynie domyślać. Jeżeli jeździcie wolno, no to rzeczywiście w tych lusterkach jak najbardziej widzicie i widzicie dużo i praktycznie wszystko, co dzieje się za Wami. Manetki bardzo ładnie wykonane, precyzyjnie, więc tutaj też nie mam za bardzo się do czego przyczepić. Ewentualnie tutaj te śrubki takie, no, mogłyby być lepsze, mogłyby być ładniejsze, no ale wiecie, jest to motocykl budżetowy i chyba jest to najtańszy motocykl z gamy Triumfa z tego, co się orientuję. To by było na tyle takiej krótkiej recenzji tego oto wspaniałego motocykla, którym jest Triumph Speed 400. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy jest to motocykl dla Was, to zachęcam Was do odbycia jazdy próbnej. W każdym salonie Triumfa powinna znaleźć się testówka, którą będziecie mogli sobie wziąć na jazdę próbną, przetestować, sprawdzić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest właśnie motocykl dla Was. Tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subie i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, na razie. Hej!